Mam dzień dobry Państwu, dzień dobry młodzieży. Mam na imię Kazimierz. Jestem na emeryturze. Jestem przewodniczącym Wieruszowskiego Koła Astronomii Nowej oraz jestem członkiem Mars Society Polska od wielu lat i jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tu pomaga mi Filip, student Politechniki. Sprawdzę tylko, czy załączył kamerkę. Tak, jest czerwony rekord, to jest OK. Jestem miłośnikiem astronomii. Moje hobby to jest astronomia, astronautyka, podbój kosmosu i szczególnie jestem zakochany w Marsie, w planecie Mars. Chciałbym za mojego życia zobaczyć, jak ludzie lądują na Marsie i tam po wylądowaniu, co następne, po wylądowaniu, jeszcze cofnij, to jest logo Wieruszowskiego Koła Astronomicznego. Z Polski startuje rakieta w kosmos i mija gwiazdy, trafia do planet. Następne to jest planeta Mars. Nie wiem, czy wiecie, że na Marsie znajduje się największy kanion, większy od tego Grand Canyon na Ziemi. Ma 3000 km długości i 300 km szerokości, 30 km głębokości. Fantastyczny kanion i tutaj są góry, trzy góry i czwarta taka ogromna, właściwie pierwsza, Olympus Mons, ma 28 km wysokości. I ja z moim wnuczkiem Natankiem i z moim wnuczkiem Łukaszkiem wykupiliśmy kratery na Marsie, także tu w tej przestrzeni są trzy kratery, które jeden krater ma na imię Kazimierz, jeden krater ma na imię Łukaszek i jeden ma na imię Natan. Ja mam dwoje wnuków w Stanach Zjednoczonych. Pola 12 lat i Łukaszek 8 lat. Pola teraz się zapisała do Goddard Space Center w Ameryce i będzie 2 tygodnie na obozie astronautycznym NASA. I w Polsce koło Leśnicy mam wnuczka Natanka. Bardzo się interesuje astronomią i rakietami. I malutką Ingę, 2 latka. Także dalej. To jest flaga Marsa. Tu mam ze sobą flagę Marsa. Ma 3 kolory. Czerwony, zielony i niebieski. To jest wymyślona, zaproponowana przez astronautę amerykańskiego i używana przez Mars Society. Zatwierdzona jest przez Mars Society jako aktualna flaga. Czerwony kolor, ponieważ dzisiaj Mars jest czerwony i jak nastąpi terraformowanie w przyszłości za 100 lat, może za 500, może za 1000, wytworzymy tam atmosferę, że będzie ciepło i będą deszcze padały. Będzie podobnie jak na Ziemi, to będzie drzewa zielone, trawa i drzewa i niebo nie, będzie niebieskie. Dalej. Lądowanie ludzi na Marsie. Ja chciałbym jeszcze w ciągu swojego życia zobaczyć lądowanie ludzi na Marsie. Co oni tam znajdą, z czym się spotkają, jakie tam niespodzianki na nich czekają. Czy jakieś życie mikrobiologiczne, czy jacyś kosmici tam się gdzieś ukrywają pod ziemią. Różne są na ten temat teorie. Czy jakieś zwierzęta tam żyją. Jeszcze tego wszystkiego nie wiemy i ja byłem świadkiem, oglądałem w telewizji, jak ludzie wylądowali na Księżycu w 1969 roku. Ja byłem, oglądałem to w telewizji całą noc, byłem w wojsku i poprosiłem pana komendanta o zgodę, żebym ja mógł oglądać telewizję, bo w wojsku w nocy trzeba spać i oglądałem. I teraz chciałbym jeszcze zobaczyć, jak ludzie lądują na Marsie. I dlatego ja się zapisałem do specjalnego programu Mars One i
za 15 lat będzie lądowanie ludzi na Marsie w ramach tego programu i oni tam wylądują, czterech astronautów, dwie kobiety i dwóch mężczyzn wylądują i będą budować osadę marsjańską i będą tam mieszkać do końca życia. Już nie będą wracać, nie będziemy wracać na Ziemię, ale nie będzie nam tam smutno, bo co dwa lata, tak się tutaj pytał jeden kolega, jak daleko do Marsa, będzie następna czwórka dojeżdżać, dolatywać i będzie nas tam niedługo 8, 12 i tak dalej i wkrótce powstanie milionowe miasto. Co oznacza wylądowanie ludzi na Marsie? Wylądowanie ludzi na Marsie i postawienie tam po raz pierwszy stopy na tym Marsie, to będzie największym wydarzeniem w historii ludzkości, jakiekolwiek miało takie wydarzenie miejsca, które to wydarzenie zauroczy, zafascynuje, zainspiruje całą ludzkość i zachęci młode pokolenie was tutaj i kolegów z Politechniki, żeby sięgali do gwiazd. Po co lecimy na Marsa? Jest to spełnienie odwiecznych marzeń o locie do innych planet. Dla zaspokojenia ciekawości. To mnie właśnie kieruje ciekawość. Co tam na tym Marsie jest? Jakie rzeczy, które niespodzianki na nas niesamowite czekają? Do celów naukowych, żeby tam badać, z czego się składa Mars i tak dalej, jaką miał historię. Dla ustanowienia drogi ucieczki w razie katastrofy na Ziemi. Na Ziemi grozi katastrofa, że może uderzyć asteroida. Pamiętacie, jak dinozaury 65 milionów lat temu wymarły, to asteroida uderzyła. Albo jest wulkan Yellowstone, jakiś ogromny w Ameryce. Nawet na pewno czytaliście, że jak wybuchnie, to na całej Ziemi stanie się ciemno, nie będzie słońca i na polach nie będzie się rodzić zboże ani nic i ludzie mogą wszyscy umrzeć. I dlatego trzeba mieć taką drogę awaryjną ucieczki na Marsa. I ostatnie, będzie impulsem dla rozwoju technicznego ludzkości. Wiecie, że lot na Księżyc to spowodował, że mamy dzisiaj te suwaki błyskawiczne, że mamy komputery, że mamy narzędzia bezprzewodowe i szereg innych wynalazków, które zawdzięczamy dzięki temu, że polecieliśmy na Księżyc. Tak samo ten lot będzie impulsem do rozwoju techniki. Dalej. Dlaczego na Marsa? Merkury nie nadaje się, ponieważ tam są straszne skoki temperatury od minus 200 do plus 400. Na Wenus już tu właśnie ktoś powiedział z młodzieży, że jest ciepło. Nie ciepło, to jest, tylko jest potwornie gorąco. Prawie 500 stopni. Wiecie, w piekarniku, gdzie mama piecze ciasto, to jest plus 180 do 220, a tam jest 500. Ciśnienie jest tak jak na dnie oceanu, 90 atmosfer, więc na Wenus astronauta nie może wylądować, bo będzie upieczony, usmażony, potem sprasowany i potem na koniec posypany kwasem siarkowym, także nie ma w ogóle o czym dyskutować. Inne planety, także to są te planety Merkury, Wenus, nasza Ziemia kochana. Inne planety, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. To są planety gazowe. To co oznacza, że one składają się z gazu i tam też tam nie ma twardej powierzchni, tak jak tutaj, tylko trudno to sobie wyobrazić, jak to kula gazowa, ale astronauta, gdyby tam wylądował, razem z rakietą wpadłby w głąb. W głąb i nie wyląduje. Natomiast można wylądować na księżycach Jowisza. Zostaje Mars. Mars jest planetą skalistą i bardzo przyjazną dla człowieka. Dalej. Dlaczego przyjazną dla człowieka? Znajduje się tam najważniejsza rzecz,
potrzebna człowiekowi do życia. To kto powie, co jest tą substancją? Tak jest. Tu napisałem specjalnie od tyłu, bo to robię prelekcje w szkołach, żeby dzieci tego. Woda się składa z tlenu i z wodoru, w związku z tym drogą hydrolizy możemy rozdzielić na tlen i wodór i tlen do produkcji mieszanki powietrznej. Azot potrzebny do wytworzenia mieszanki do oddychania z minerałów. I energię elektryczną wytworzymy ze słońca, za pomocą paneli słonecznych. Tu jest przedstawiony astronauta, tu w jego hełmie odbija się ta osada marsjańska. No i tu są te panele słoneczne. Dalej. Następnie Mars jest sprzyjający, dlatego że doba wynosi na Marsie 24 godziny 39 minut. Na Ziemi wiecie, ile doba wynosi? 24 godziny. Czyli 39 minut na Marsie jest prawie to samo. 39 minut możecie sobie dłużej pospać. Grawitacja wynosi 38% ziemskiej. To znaczy, że ja, który ważę 85 kg, będę ważył 30 kg, a czwartoklasiści ile ważą? 20-30 kg? 30. 30. No to będziesz ważył 10 kg. I dziewczynki będą lekkie jak piórko i na Marsie, jak się podskoczy, odbije to aż do sufitu, doleci. Dalej jest atmosfera. Na Księżycu na przykład nie ma w ogóle atmosfery. Na Marsie jest bardzo rzadka, 1/100 ziemskiej i składa się przede wszystkim z dwutlenku węgla, także nie możemy oddychać, musimy mieć skafander z butlą i z powietrzem. Dalej, żeby dolecieć do Marsa, to są takie cztery etapy. Po angielsku to jest napisane launch, start na Marsa. Rakieta musi być potężna, rakieta, żeby wyniosła nasz statek kosmiczny w podróż na Marsa. Travel to Mars, to jest podróż na Marsa i statek kosmiczny, będziemy lecieć na Marsa 7 miesięcy. I tam w nieważkości musimy mieć wyżywienie, wodę, picie, wszystko i musimy mieć warunki życiowe, żeby się nie zanudzić, nie pokłócić z pozostałymi. Lądowanie na Marsie. Lądowanie jest bardzo niebezpieczną operacją. Od statku musi się odłączyć lądownik i wylądować najpierw za pomocą hamulców aerodynamicznych z wielkiej prędkości do mniejszej, potem na spadochronie ląduje i potem na samym końcu włączają się silniki rakietowe, żeby delikatnie cała rakieta usiadła na powierzchni Marsa. I dalej musi być baza, osada marsjańska. W przypadku Mars One to będzie 6 takich lądowników, które wcześniej, 2-3 lata wcześniej polecą i tam wylądują i będzie wysłany też robot, pojazd mechaniczny, taki łazik marsjański, który razem połączy i z tyłu będą dwa habitaty ogromne, to tu jest, tu mam model, tu jest te 6 lądowników, a z tyłu, bo nie widać, jest taka przestrzeń mieszkalna, 50 metrów długości, 25 metrów długości, 5 metrów średnicy i tu się znajduje dalej. To opowiem na końcu, tylko żebym zdążył. Teraz, bo organizatorzy, ja chciałem mówić cały czas o tym Mars One, ale organizatorzy kazali mi powiedzieć o wszystkich misjach, również tych państwowych. I do lądowania na Marsie szykują się agencje kosmiczne, agencje rządowe. NASA jest największą agencją kosmiczną świata w Stanach Zjednoczonych dla dorosłych. Budżet roczny 19,3 miliarda dolarów. Rosja, teraz się nazywa Roskosmos,
10 miliardów. Unia Europejska, ESA i European Space Agency 5 miliardów. Do tej ESA należy Polska. I jak teraz w zeszłym roku była misja ExoMars, tam taki odłączył się lądownik Schiaparelli, co pechowo nie wylądował, tylko się roztrzaskał o Marsa. To w tej misji ExoMars Polska uczestniczy, bo jeszcze taki satelita krąży i polska firma z Piaseczna zrobiła specjalne kamery, które robią zdjęcia stereoskopowe. Japonia, JAXA, Chiny, Indie. Dalej NASA, teraz szybciej. NASA, żeby polecieć na Marsa, musi być potężna rakieta. I Ameryka dysponuje rakietami SLS, znaczy Space Launch System. Małymi, co 70 ton mogą wynieść w powietrze, średnimi i dużymi 130 ton i ta poleci na Marsa. Dalej, Ameryka posiada statek kosmiczny, nazywa się Orion. On już jest budowany od 10 lat w Ameryce, jest gotowy i przeszedł pierwszy test. Dalej, tu w czasie testu, dalej. I ten test w grudniu 2015 roku był wystrzelony i poleciał na wysokość 5700 km i potem wszedł w atmosferę i lądował na oceanie. Dalej. Także NASA ma rakietę, ma statek, żeby polecieć na Marsa. Ma statek Orion, lądownika tego, co wam tam pokazałem, wylądować na Marsie brak. Tego mieszkania, tej jednostki mieszkalnej, habitat, nie ma. Rakieta powrotna, żeby wystartowała z Marsa, nie ma. Kosmodrom, bo na Marsie trzeba zbudować też wyrzutnię, żeby wystrzelić tą rakietę, nie ma. Paliwo na Marsie nie ma. Także największa agencja kosmiczna świata, widzicie, nie jest przygotowana do lotu ludzi na Marsa, żeby tam ludzie polecieli i astronauci wylądowali, mieszkali. O rakiecie mówiłem, o tym mówiłem, proszę dalej. Taki najbliższy plan amerykański jest w roku 2135, żeby wysłać ludzi na Marsa, ale oblecą tylko statkiem kosmicznym Marsa naokoło i zaraz wracają do domu. Nie będzie lądowania. To jest w 2035 roku. I teraz tutaj zasmucę dorosłych, że według mnie lądowanie ludzi na Marsie przez astronautów wysłanych przez NASA nastąpi za 100 lat od tego momentu, to znaczy około roku 2135. Jest to szokujące, ale wymyślcie co innego. Dlatego, że misja na Marsa tam i z powrotem, Mars łamie jest w jednym kierunku, a amerykańska tam i z powrotem, oni nie dopuszczają w ogóle do głowy, żeby tam zostawić astronautów na niewiadomo. Muszą wrócić, bo byłoby nieetyczne. Kosztuje 500 miliardów dolarów. Apollo, lądowanie ludzi na Księżycu, kosztowało 100 miliardów, więc łatwo obliczyć, że na Marsa będzie kosztowało 3 do 5 razy więcej. 500 miliardów. Widzieliście, że NASA ma budżet roczny 19 miliardów. Z tego NASA wykonuje bardzo różne rzeczy. Międzynarodową stację kosmiczną, inne plany. Może wygospodarować tylko 5 miliardów na misję na Marsa. To 500 miliardów podzielone przez 5 miliardów rocznie jest za 100 lat. Tak to obliczyłem. Jak komu się nie podoba, proszę obliczyć sobie inaczej. NASA nie powiedziała jeszcze w ogóle o jakimkolwiek terminie, kiedy tam ludzie wylądują na Marsie i to jest bardzo złe. Ja jestem bardzo niezadowolony. Ja jeżdżę co roku do Stanów Zjednoczonych, tam mam wnuczkę i córkę i biorę udział w corocznych zjazdach ze Mars Society.
International Annual Mars Society Convention. Szefem ze Mars Society jest Robert Zubrin. Na pewno znacie to nazwisko. To on na każdym zjeździe strasznie krytykuje Stany Zjednoczone, że Stany Zjednoczone, przepraszam za wyrażenie, zeszły na psy. Że program lotu na Marsa amerykański znalazł się na mieliźnie, adrift. I tak dalej, że zaraz zobaczycie, że NASA zamiast po najprostszej linii wysłać ludzi na Marsa, to robi takie zakręty, serpentyny, żeby wydłużać, żeby wymyślać coś, kombinować, nie idzie po prostej linii. Dalej. To jest plan amerykański Journey to Mars, podróż na Marsa. Technologia, eksploracja, tutaj jest komercyjne, międzynarodowa stacja. I tak dalej, to proszę zobaczyć, to rzeczywiście są osiągnięcia amerykańskie, to jest wszystko realizowane na bieżąco, to jest jak gdyby przygotowanie na Marsa. Dalej. No jeszcze jak nas nie poganiają, to tego. No. Dobra, to proszę jeszcze przelecieć. Teraz ostatnio, pod koniec marca, Rada NASA wymyślała jakiś Space Gateway, że brama, daleka brama do kosmosu, to będzie na orbicie dookoła Księżyca, potem będzie Deep Space Transport, że bardzo to NASA komplikuje, dlatego że nie ma pieniędzy, a chce pokazać całemu światu, że cokolwiek robi. Dalej. Jeszcze trzy zdjęcia. Dalej. Te zdjęcia, te żółte, żeby pokazać. No to niestety na tym musimy skończyć. Tu organizatorka pani Justyna już mnie popędza. Dziękujemy za prelekcję. Dziękuję panu. Thank you.